Patrzcie się, jak to wygląda. I tutaj właśnie gdzieś jest Rafał, a moim zadaniem jest zlokalizowanie, którym skinem on właśnie jest, no i oczywiście pokonanie go. Widzowie, jak możecie zobaczyć, ja jestem jednym właśnie z Darth Vaderów. Jest ich tutaj 60. Mamy kreatywny świat na 60 osób. Jaki skin kolejny? Dajcie znać, a jeśli wy byście chcieli nagrać taki odcinek, Discord w opisie. A w dzisiejszym odcinku wcielam się w rolę właśnie jednego z Darth Vaderów. Mam nadzieję, że dobrze tutaj wszystko odmieniam. I będę musiał wykasować. Tak jak u góry tam widzicie, 55 osób, ja wygrywam. Nie skasuję 55 osób, a Ewela zdąży znaleźć mnie, odnaleźć, którym skinem jestem ja, no to po prostu Ewela wygrywa. 3, 2, 1, wszyscy mogą się rozejść i zaczynamy poszukiwania Rafała. Ej, to będzie bardzo ciężkie, ale to wygląda kosmicznie. Sprawa wygląda w ten sposób, że jest tutaj Ewela. Ja chwilę za nią pochodzę, ona oczywiście przebiega sobie tam. Ja tutaj przy tym wszystkim widzę, przypominam o tym, żebyście wspierali nas z kodem Ewela. Jeśli chcecie więcej, żebyśmy budowali jeszcze więcej map, poświęcali jeszcze więcej czasu na odcinki Fortnite i żebyśmy wam udostępniali te mapy, wpisujcie kod Ewela do sklepu i koniecznie, jeśli ten odcinek wam się spodoba, jeśli wam się już spodobał, zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. No i widzowie, no, jeśli chcielibyście brać udział, no to mówiłem o Discordzie. Każdy skin jest taki sam. Nie różnią się nawet jakimś tam malutkim elementem. Ja muszę nasłuchiwać, ale najpierw muszę tutaj obczaić, jak ta miejscówka wygląda i po prostu, wiecie, wiedzieć, gdzie są jakieś tajemne korytarze i takie tam. Rafał mnie już nie słyszy. To jest właśnie przypał, bo... Rafał, ej, tutaj może wentyle jakieś da się przejść? Nie da się. O, ej, kurczę, patrzcie się, jak oni mnie tu blokują. Prawa wygląda w ten sposób, że ta miejscówka jest bardzo małą miejscówką i tutaj naprawdę będę się musiał mocno zastanowić, jak ja to zrobię. Z tego, co widzę, Ewela tam idzie. Tutaj już mamy jedną osobę skasowaną. Oj, już coś tam słyszałam. Rafał ma chyba głośne bronie. Mam nadzieję, że mi się to uda, czy kogoś pokonał, jeszcze nie. Ej, ten tutaj pociąg, ja bym chciała się dołączyć do tego pociągu. Gdzie ten pociąg tu jest? Przy tym wszystkim, że tutaj jest pełno Darth Vaderów, no to jak możecie zobaczyć, no jak ja schowam broń, to ja się gubię w tłumie. I to jest piękne, że tu mamy jeden skin i faktycznie... O, dobra, mamy kolejną osobę. Faktycznie ma tu sens, że tak powiem. Najgorsze jest to, że mimo tego, że ja ubiorę słuchawki, to oni tak tutaj tuptają, bo tu jest tyle osób. Zwiedźmy sobie może na razie całą bazę, Ewela sobie tam gdzieś przechodzi. I naprawdę, widzowie, dajcie znaka, jaki skin kolejny. Mamy już 4 osoby. Coś słyszałam znowu. Ej, tu coś słychać, ale nie wiadomo skąd, ale gdzieś tam z drugiej strony chyba jest, patrzcie się. Tam u góry, tak jak mówiłem, widzicie, ile osób muszę wyeliminować. W sensie muszę 55 osób wyeliminować, żeby wygrać. Przy tym wszystkim, po prawej stronie w ekwipunku mam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na przykład mam rzecz taką i ja teraz ją rzucę i Ewela nie będzie wiedziała, co się dzieje. Co to jest? I wiecie, to jest coś takiego, że ja tutaj po prostu będę troszeczkę też Ewelę trollować, jak możecie zobaczyć, ona sobie chodzi w takim czymś. Ja sobie wejdę tu z powrotem i tutaj też nic nie słychać, także to jest mega fajne. To jest prawdziwy kosmos! Ej, to Rafał na pewno zrobił. Gość tu stoi. Dobra, przytulmy go. Okej, siema byku. On prawdopodobnie wpisał kod Ewela. Tutaj proszę wpisać kod Ewela, to cię nie wyeliminuje. Oni oczywiście mnie nie słyszą, także nie myślcie sobie, że ja tutaj na poważnie to wszystko mówię. Ej, Rafał jeszcze nikogo nie porobił, czy mi się wydaje? Ja słyszałam strzały. No, rzućmy jeszcze raz takie nanity. Tam nic nie słychać, mam taką nadzieję przynajmniej. Okej, miałem kostkę w rękach. Mam nadzieję, że Ewela mnie nie widziała. Z tego co widzę, to nie. Czy ona tam wejdzie jeszcze raz? Chyba tak. Okej, mamy kolejną osobę wyeliminowaną. Czy Ewela jest na nitach? Jest tam, czy nie ma? Dobra, zróbmy tak. Okej, i czemu on nie zginął? Ej, robimy tak, że próbujemy jakichś losowych typków tutaj walnąć. Ty się okaże, że to Rafał i bym wygrał. To jest Ewela. To naprawdę w środku nic nie słychać. I ja mogę sobie teraz kasować. Zobaczcie, jak Ewela sobie lata. To jest naprawdę mega fajne. Czy ja kogoś tutaj mogę wykasować? Byku, daj mi tutaj... Okej, nie udało mi się go wyeliminować. Nareszcie zniknęło. Ej, Rafał tu będzie trollował. Jak oni tam weszli? Ja nie mam pojęcia, jak oni tam weszli. Ja nie mogę stąd wyjść. Ej, dajcie mi wyjść. Ej, jest dziura. XD, oni nie wiedzą teraz, co tu się będzie działo. Ale będą uciekać, dobra. Raz. Patrzcie, co się tam stanie. Pum. Nejdy mi nie pokazuje, ile osób jest porobionych. O no! Ale to było złe, widzę. Ale zostawcie łapkę w górę za tą akcję, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Ach, te osoby, które zostały porobione, one tam są, czym się wydaje? Wiecie co, ja mam tutaj taki fajny pomysł, że ja po prostu tam jeszcze C4 rzucił. Czekajcie, my może podłożymy tą C4. Mam nadzieję, że Ewela mnie nie widziała. Okej, przejdźmy sobie w ten sposób.
I wrzucimy sobie tam C4, proszę bardzo. I oni powinni stamtąd chcieć przynajmniej uciec. Nie wiem, ale ja nie widzę, ile Rafał porobił osób. Ja nic nie słyszę. Jezus, mi się wydaje, że ktoś tu chodzi w prawdziwym życiu. To w ogóle ten odcinek jest trochę mroczny. Jak widzę te wszystkie postacie, to aż mi ciary przyszły. Co oni tam robią? Co oni coś tam kombinują? Ty, oni odrzucają te C4. A więc widzowie, dzisiaj kończymy to, co zaczęliśmy wczoraj. Wczoraj mieliśmy trolla i musimy sobie tutaj wszystko zrestartować. Okazuje się, że ja musiałem zabudować tą ścianę, którą widzicie tutaj. No i co widzowie? No tutaj oczywiście każdy jak będzie przelatywał, pamiętajcie, żeby się zatrzymać przy kodzie. Mam nadzieję, że teraz już będzie bez trolla, ale ja już tutaj też wiem, że nie będzie tak łatwo. Jak wiecie, Rafał ma C4. Jest bardzo dużo osób. Każdy ma taki sam, identyczny skin. Nie mogę tutaj, wiecie, nie ma tutaj noobków, który na przykład jest babeczka albo facet i ja sobie upoluję na przykład babeczkę taką z kuseczkiem i później będę wiedziała, że muszę szukać kogoś takiego. I tutaj jest mało miejsca też i patrzcie się, jak oni mnie blokują. Od kogo sobie zaczniemy? Widzę, że mamy tutaj takiego Jonesiego, Bambika i on mnie tutaj widzi. Kolego, obróć się do tyłu, popatrzcie do tyłu, Bambik. On mnie widzi, ale chyba mnie nie słyszy. Okej, nie idziecie, no to ja sobie po prostu eliminuję. O, już coś słyszałam. Ja przypominam, że mam też tutaj takie nanity i przez nie nic nie słychać, no nie? Przez nie nic nie słychać. Ej, to jest masakra, tu się tak przegwizdanie chodzi. Ej, co wy na to, żeby tutaj stanąć i tak... Ej, oni wszyscy za mną chodzą i oni mnie blokują. Dlaczego? Zostawcie mnie. I też wiemy tutaj już z wcześniejszego fejla, że tu jest taki gdzieś pokój. Tylko gdzie ten pokój jest? Tylko nie mam nic do uciekania. Mam kilka innych rzeczy. Wsadziłem sobie do ekwipunku, ponieważ mam na przykład boogie bomby. W razie czego jakby Ewelina właśnie przechodziła koło mnie, no to dajemy tam tak. No i ciśniemy po prostu. Rozumiecie, o co chodzi? Dobra, mamy tutaj kolejne osoby wyeliminowane. U góry, jak możecie zobaczyć tam, mam 2 kile na 55. Muszę też śledzić, gdzie jest Ewelcia, no nie? Dobrze było... O, siema, byku. No, chcecie zginąć. Dobra, nie ma sprawy. Nie grałam już parę osób porobi, bo normalnie oni mi tu przeszkadzają i oni mi utrudniają. Ja nie mogę tutaj odnaleźć się w ogóle. Jestem ciekawy, czy Ewela w ogóle tańczyła. Tego jestem naprawdę ciekaw. Tutaj widzę, że jest bardzo dużo osób i oni chyba właśnie idą za Ewelą, więc to będzie dobry pomysł, żeby to tutaj rzucić nejda. Także 3, 2, 1 i proszę państwa... O, wszyscy uciekają akurat w moją stronę. O. Nie, to będzie bardzo ciężkie. Musi parę osób tutaj Rafał wyeliminować, żeby mi było łatwiej. Także nawet ja chyba... Ja widziałam kogoś z bronią, czy mi się wydawało? Ej, bronie są też ciemne. I oni tutaj mają, zobaczcie, też ciemne skiny i nie widać tej broni. Wydawało mi się, że widziałam kogoś z bronią, ale nie wiem, czy to był Rafał. No i totalnie mi się tam pomieszał. No zrób sobie ze mną zdjęcie, pyku. Zrób zdjęcie. O, to jestem ja jakby co tu, o. Macham, macham. Tu Ewelina w ogóle jest. Dobrze, że broni nie wyciągnąłem. Z Eweliną to jest różnie, no nie? W sensie z Eweliną to jest różnie, bo ona czasem i mnie szybko zauważy, albo mnie w ogóle nie zauważy, a tutaj możemy... Tutaj na pewno... O, inaczej. Tutaj ma dużo trudniej, dlatego że każdy wygląda tak samo. Ja wystarczy, że ściągnę brońkę. O, właśnie tutaj Ewela przyleciała, bo prawdopodobnie myśli sobie tak. Ej, tutaj ktoś strzelał, ale tu jest tyle tych gości, że ja sobie stoję i broń przeladowuję obok. Siema, byku. Sorry, Fabix, no ale ty tutaj też kolego, no nie masz darta. O, ktoś za ścianą, ale no patrzcie się, ja zanim tam dojdę, to on już zdąży zwiać, bo oni mnie tak blokują. I gdzie jest ten pokój z tą szybą? Ja go nie mogę znaleźć. Słuchajcie, jestem przy kodzie wesprzyj twórcę. Uciekajcie lepiej stąd, bo zaraz będę robił ciekawe rzeczy. Lepiej stąd uciekajcie, tyle wam powiem. O, to jest Rafał, myślicie? Myślicie, że on tańczy luzera? Ewela tutaj chce zaprowadzić porządek, bo tutaj ogółem no mamy dużo osób, które chcą zostać właśnie takim Darth Vaderem, ale może być tylko jedna osoba. No i ja postanowiłem, że ogółem zrobię taki spisek, że wyeliminuję wszystkich gości, którzy po prostu chcą zostać aktorem w następnym filmie. Każdy tutaj przebrał się w ten sam kostium. Także no musimy tutaj, wiecie, po... Ojo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 j
Wow! Myślę, że teraz już Ewelina nic nie wie, także... Ej, ale ona mnie chyba widziała, ja nie wiem, jak to się stało. I ten luzer myśli, że to jest Rafał, ten co tańczy luzera? Który to? Ej, ale to jest świetne z tymi skinami pojedynczymi. Nie, ja nie mogę tutaj, wiecie, poświęcić moich gości. Sprawdźmy, bo tutaj niestety mi nie pokazuje, ile Rafał ma kili, ale ma... Czyli 4 osoby już porobił. Nie, chyba więcej, bo było dużo więcej osób, nie było 55. Jak zrobię 55 kili, to ja przegrywam. Uwaga tutaj.
No, bo macie przegwizdane, jakby co. Okej, kasujemy tutaj. Ej, ja nie ubrałam maski na głowę. Mam nadzieję, że Eweli przez przypadek nie skasuje. Ona w ogóle powinna być nieśmiertelna. To wtedy ja bym tutaj mógł naprawdę robić rzeczy, które są nie z tej ziemi. Ona na pewno się niczego nie spodziewa. Dobra, ja teraz sobie za nią pochodzę po prostu. Ej, jakby mi mogli jakoś podpowiedzieć, gdzie jest Rafał, to ja bym się cieszyła. Ej, zachodzimy wszyscy drogę, Eweli. Zachodzimy wszyscy drogę. Dawajcie wszyscy. Wszyscy. Dobra, dobra. Fajnie się nabraliście, bo ja was teraz cykam wszystkich, także bardzo dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, wy to lepiej ze mną nie współpracujcie, bo ja, tak jak mówię, jestem zdrajcą. Myślicie, o co chodzi z tym pokojem? Tam była szyba i teraz nie ma. Czy to zostało zmienione, czy po prostu Rafał coś troluje? A tu co to za zebranie? Do roboty, już! Ty, gościu, co tam płatki wcinasz? Już do roboty! Słuchajcie, pokażę wam, który to jest, jakby co. Ewela jest za nami. Okej. Okay. Ona tak się patrzy. Co to za zebranie tutaj jest? Patrzy, patrzy, patrzy. Ej, wiecie, który to ja? Machnijcie kilofem, jak wiecie. A, nie macie kilofa, żartowałem. Oczywiście, przypominam znowu o kodzie Ewela w sklepie. Tutaj widać, że ktoś wpisuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Albo kampi się za... Myślisz, że go nie widać. Także jest dużo osób koło mnie i teraz robimy... Patrzcie, oni się teraz mocno zdziwią. 3, 2, 1, go! Okej, okay, i teraz oni nie wiedzą, co się dzieje. Ewela jest gdzieś tam na końcu i zaczynamy, widzę, zaczynamy. Mamy tutaj kolejną osobę. Tutaj kolejny. Lód? Ale skąd ten lód? Rzućmy sobie ten na nit. Tu jest Rafał, tu jest Rafał. Tu jest gdzieś Rafał. Na kostkach lodu. Ej, jak ta Ewelina się tak szybko koło mnie znalazła? Już się bałem, że wiecie, że ona wie, ale ona też nie może podjąć takich, wiecie, złych kroków, że tak powiem. Ja nic nie ogarniam tutaj. Jak zostanie parę osób na końcu, to mam nadzieję, że wtedy mi się uda odgadnąć, który to Rafał i go porobić. Rzućmy jej boogie bombę. Nic nie może teraz zrobić, także ja sobie tutaj czekam. O, ten skurczybyk. Ojejku, ojejku, no to jest za mocne, to jest za mocne. Ale ja przypominam, że Ewelina też ma rzeczy w ekwipunku, których może używać. Jestem ciekaw, czy czegoś tam używa. Już nie pamiętam, co tam ma. I teraz powiedzcie mi, jak ja mam odgadnąć, który to jest Rafał, jak są wszyscy tacy sami i to się tak miesza. Jak możecie zobaczyć, mam 11 fragów i dzisiaj naprawdę, słuchajcie, widzę, ja stoję tam przy grafiki FNCS, to jestem ja. Widzę, że wy sobie cały czas tutaj siedzicie i gracie w szachy i no... Ja to wszystko widzę, jakby co. Ja to wszystko widzę, goście. Jak ja i tak zauważę, który to jest on, to on mi zwieje, wmiesza się w tłum i ja totalnie już nie wiem, który to jest on. On pewnie tu troluje. Tu patrzy się, fajnie siedzą sobie. Gramy partyjkę? Dobra, grasz teraz ze mną partyjkę. Jak przegrasz, to, to jest koniec. Ewela tam stoi i patrzy. Dobra, słuchajcie, ten kto przegra, odpadnie, bo to nie jestem ja, to nie ja gram. Ja stoję za tobą, gościu. Widzisz? Jestem za tobą. Już jest lepiej, już jest dużo mniej osób i nie biegają tak za mną, chociaż może ja z wieloma. Ale nie jest tak zatłoczona. I teraz ja mogę... Rafałowi jest... O, tutaj fajnie sobie siedzą. Słuchajcie, czy ja mam granat? Dobra, przelećmy się tutaj, proszę państwa, przechodzimy, przechodzimy. Jedziemy pociągiem, jedziemy, kto ma ten pociąg, dawać ten pociąg. Tutaj jest bardzo dużo zbiorowisk i to... Kurczę, szkoda, że nie mam granatu, bo tutaj granat by był mocny. Okej, myślę, że taki nanit tutaj by się przydał. Okej, także ja teraz uciekam. Ewela tam sobie jeździ. Dawać pociągiem! Ej, może Rafał się nie skapnie. Nie wiem, gdzie ona jest. Ja mam dopiero 11 osób. Ej, dawać, wszyscy jedziemy pociągiem! Okej, siema byku. No, ty już nie uciekaj, już nie uciekniesz, już nie uciekniesz. Już jesteś mój. Nie wiem, co tu się podziało, ja chcę stąd wyjść! Ej, byku, co ty się tak schowałeś pod ścianą? Dobra. Słuchaj, ryzykuję. Skrzacik! Ty tu się nie chowaj w rogu, gościu! Tam ktoś zginął. Czy oni mają... czekajcie. Weźmy losową osobę, walnijmy. Walnijmy tutaj. Aha, oni mają też podkę, okej. Okay. Ona sobie strzela do... Ej, aha, dobra, ona sobie po prostu strzela do ludzi. Myślałam, że Rafał tylko ma podkę, że oni nie mają. I chciałam sprawdzić, czy wiecie, to był Rafał. Powodzenia wam życzę tutaj wszystkim. No ja akurat mam nieprzeładowane. Dobra, musimy trochę przyspieszyć. Nie patrzę się, tu ktoś poleciał i co? Czas nas nie ogranicza dzisiaj, co ciekawe, ale ogranicza nas to, że dzisiaj mamy 50-lecie ślubu dziadków i musimy się przyspieszyć. Dobra, widzę, że tutaj duża kolejka, bardzo dobrze. Okej, okay. Ewela powinna słyszeć to wszystko. Muszę powiedzieć, że jakby tutaj z bambikami jakby to było, to ja bym już odgadła prawdopodobnie, który to jest Rafał. Ale jako, że każdy tutaj ma takiego samego skida, to jest to przegwizdane, jest to niemożliwe, nierealne, nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Dobra, słuchajcie, jestem teraz przy kodzie wesprzyj twórcę. Żartowałem. Jestem tutaj, siema, kolejny Filip. Pizza, 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 pizza!
Ale mapka jest naprawdę przepotężna moim zdaniem. Mega fajna ta mapka jest. Harpunem go mogę przyciągnąć. O. A kuku, dobra. Zaewelam sobie, chodzicie. Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay, widziałam. Był tam, widzieliście go? Oj. Był tu! Ty, a tutaj chłopowi nie starczyło kostiumu. Patrzcie się tutaj, ten ziomek. Musimy go wykasować. Szymiks, pozdrawiamy. Ej, on tu był, ale no i skąd ja teraz mam wiedzieć, gdzie on jest? Ej, czemu tutaj niektóre skiny się świecą na... Bo on pije siorba i dlatego się zaświeca i to jest on. Okej, okay, kolejnej osoby nie mamy. Nie obstawiajcie w komentarzu, jak myślicie, kto to wygra, czy ja, czy Rafał. Okej, okay, mamy kolejne osoby. Gdzie on jest? Który to? Bożeż, choinka. Dobra. To jest Rafał ten! Ten to jest Rafał! Tam gdzieś... Jezu, nie zastępuj mi drogi! No już nie wiem, no i zgubiłam tu się. Okej. Okay. No i gdzie on jest? Ej, ale tam prawie go miałam, tylko tam było za dużo osób i tak jakby zlał się w tłumie. Dobra, Ewela gdzieś tam idzie. O kurde! O, ja cię kręcę. Dobra, mamy 25 kili. Musimy przyspieszyć. Okej. Okay. Ej, ja nikogo nie eliminuję. Dobra, musimy go na gorącym uczynku przełapać. Okej, mamy kolejną osobę. Gdzieś tam. Okej. Okay. Trzeba przyspieszyć. O, patrzcie się. No i był tu i go nie ma. O kurde. Szybko! Szybko! Szybko, czekajcie! Ja pierdziele! Pomocy, pomóżcie jakoś. Gdzie on jest? Dobra. No Jezu, najgorzej! Nie! To jest Rafał! Mieszajcie się ze mną szybko! Dobra, chyba nie wiem. Ja już nie wiem, gdzie on jest. O, czyż ty? Dobra, jest. Boże, to jest złoto. Nie! Dobra. Kama, YouTube została wyeliminowana. Ewela, ty zdrajco, zabijasz swoich. Przepraszam, ja nie chciałam. Dobra, jest dobrze. Zjedzmy rybkę. Tak, to ja. Jakby co? Dobra, mamy kolejną. Ej, nie wiem, czy polować tutaj i na chybił trafił, jak to się tam mówi. Nie wiem, czy to się tak mówi. Czy po prostu poczekać jak... No nie, no w sumie oni też padną, jak ja będę czekała. Dobra, teraz trochę powkurzajmy Ewelinę. Ja będę za nią chodził. Okej. Okay. Gdzie on jest? Ej, ale to impreza. Ale tańczysz tutaj, kolego, za tym, co siedzi na krześle. Tak, to ja. Siema. Czekajcie, ja tutaj tak muszę, żeby on nie wiedział, gdzie ja jestem. Pobiegać i żeby on mnie zgubił, bo tak to wie, gdzie ja jestem. Tak to mnie zgubi i będzie alright. 32 osoby. Wygląda na to, że ja chyba tu dzisiaj wygram. Dobra, mamy kolejną osobę. Za mną. On chodzi za mną. Tu jest ziomek. Okej. Okay. Ja go tam prawie miałam, ja go tam za 100 coś walnęłam. Okej, mamy kolejną osobę, kolejną. Ej, czy wy tylko widzi? Jest! Szybko! Biegnąć tam! Biegnąć za nim! Gdzie on jest? Nie! To on! Jezu, dobrze, że ja mam te bugi bomby, bo bez tego by było ciężko. Biegnij, gościu, biegnij! Dobra, już pewnie nie wie, gdzie ja jestem. Skłowiłam go znowu. No dzisiaj Ewela można powiedzieć, że ma ciężką robotę. Ile osób? 21 osób zostało. Łożesz choinka, szybko Rafał, uciekaj, szybko i jedz rybę. Piotrula, sorry, ja myślałam, że to Rafał. Chyba widziała. Ej, ja mam lód pod... Dobra, nie widzi, dobra. Ej, on ma tutaj za mocne rzeczy, to się nie da. 36 osób, mamy kolejną. Myślałam, że to jest Rafał, dobrze, że go nie porobiłam. Dwie osoby tutaj niewinne porobiłam. Dobra, jest tam. Widzę ją. Okej, powoli. Przesuńcie się! No chłop, co robi uniki, ty? Okej. On tu gdzieś będzie. Uch.
myślałam, że to Rafał troluje. Ja już 3 moje osoby zabiłam w dzisiejszym odcinku. Przecież to jest rekord, to jest skandal. Skandal, 15 osób, byłoby 18. Okej, mamy kolejną. Dobra, dawaj, lecimy za nim. La 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 la. Ewela tam kogoś kasuje. Dobrze, Ewela. Ewela mi pomaga. Czemu on się świecił na niebiesko? Nie, widziałam. Nie mam nadzieję. Jest. Ja. Nie blokuj, nie blokuj, gościu. Wygrałam, udało się. Ja byłem pewny, że to wygram dzisiaj. Naprawdę, ja byłem pewny, że dzisiaj to wygram. Także w dzisiejszym odcinku to mi się udało. Zostawcie za to łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnych. Na razie.